Chorkówka Poraj 2009. Dlaczego mówię Chorkówka? Bo tam jest wystawa twórczości wielkanocnej przygotowana przez uczniów, młodzież z placówek oświatowych działających na terenie naszej gminy, z kół gospodyń, ze stowarzyszeń oraz osoby prywatne. Natomiast tutaj w Poraju, w Domu Strażaka, odbywa się finałowa impreza 10. Karpackiej Wielkanocy, czyli przegląd i degustacja potraw przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. To jest dla mnie zawsze druga część, a pierwsza część to jest część duchowa. Witam wszystkich Państwa serdecznie w imieniu organizatorów dzisiejszej imprezy Koła Gospodyń Wiejskich w Poraju. Wielkie brawa dla Pani Ireny Kiełtyki, przewodniczącej Koła Gospodyń. Pani Teresa Paluch, sołtys z tej miejscowości. Witamy serdecznie. Pani Rena Kiełtyka, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Poraju. Proszę uprzejmie. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie Państwa na 10. Karpackim Pokazie Wielkanocnym. Duży to zaszczyt dla naszej wioski, że to dzisiaj, tutaj na tej sali, odbywa się taki piękny pokaz wielkanocny. Dziękujemy serdecznie Pani Rena. Zapraszam księdza dziekana Zygmunta Kudybę. Wszystkim na czele z Panem Wójtem i tu władzami chcę Wam złożyć jak najserdeczniejsze życzenia, żeby te święta wielkanocne były dla Was rzeczywiście radosne, błogosławione. Żeby Pan Wam błogosławił, żeby spełniły się te Wasze marzenia. Pewno one wszystkie się może nie spełniają, albo każdy ma tam troszeczkę więcej, ponad stan, ale żeby się one spełniły w życiu Waszym. Żebyście byli zadowoleni, z miłością wspominali i przekazywali temu młodemu pokoleniu to, co wyście otrzymali od swoich rodziców, dziadów, pradziadów, by ta tradycja szła przez pokolenia. Dlatego, moi kochani, ja tak jak mówię, byłem jeszcze jadę na spowiedź też, ale chcę teraz poświęcić te wszystkie dary, pokarmy, które tutaj będziecie potem spożywać, żeby nikomu nie zaszkodziło. No i żeby służyły Wam ku zdrowiu Waszemu. Bądźcie zadowoleni i szczęśliwi. A Chrystus Zmartwychwstały niech Wam błogosławi. Szczęść Wam Boże. Chciałbym Państwu złożyć życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy, aby spokój, błogosławiony dar Zmartwychwstałego i ta atmosfera rodzinna nie opuszczała Państwa przez wszystkie dni świąteczne. Szanowni Państwo, chciałbym w imieniu władz samorządowych naszej gminy podziękować za zorganizowanie jubileuszowego 10. Przeglądu Twórczości Wielkanocnej. Dziękuję przede wszystkim dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Poraju za piękne przedstawienie, za piękny występ. Dziękuję społeczeństwu Poraju,
pani sołtys, kołu gospodyń wiejskich w Poraju i wszystkim, którzy brali czynny udział, żeby ten przegląd mógł się odbyć. Dziękuję wszystkim, którzy przygotowali i przynieśli tutaj te piękne, wspaniałe i jestem głęboko przekonany, przepyszne potrawy. Szanowni Państwo, dziękuję gościom i dziękuję mieszkańcom Poraju, że w to sobotnie popołudnie tutaj przybyliście. Nadchodzą święta, więc pozwólcie, że złożę Wam świąteczne życzenia. Życzę przede wszystkim dużo zdrowia, dużo nadziei, żebyśmy wszyscy byli tacy potulni jak ten baranek wielkanocny. Wszystkiego najlepszego. Mazurek, jajko, pszenice, grzybki, takie jak rosną w lesie, w Poraju, babka jedna, klasuszek jeden, babuszki i ciobaska, sieneczka, sałatka, krzan i baranki i koszyczki. Dobrze. Ja tylko zakończę, są jajka drapane, malowane, druchane. Przecież wiecie, kto tak jajek ładnie umie robić, a nie kobiety. Wszystkie gatunki jaj na stole są. Tu takie kolorowe i tu z czubkiem i bez czubka. Dziękuję. Na stole w Aleśówce, no pierwsze chcę zacząć od tej wiosny na polu i u nas. Te pisklęta, te kwiaty, no to oznaka wiosny. I co mamy? Baranek. Baranek, który nam symbolizuje te święta wielkanocne, zmartwychwstanie Chrystusa. Baranek z masłem. Baranek z domowego masła. Następnie mamy chleb. Chleb, który jest niezbędny do codziennego życia. Mamy jajko, symbol odrodzenia życia. Następnie mamy chrzan. Chrzan dodaje nam siły i krepy. Wędlina różnego rodzaju. To jest podstawa też życia, siły i dobrobytu. I wypieki, babka, pozostałe wypieki, które symbolizują umiejętność i pomysł domowych gospodyń. Pasztet wielkanocny, mamy kiełbaskę swojską, jajko faszerowane, szynkę i schab w galarecie, mazurek, bawełnę i taki tradycyjny makowiec zawijany. Szynkę nadziewaną jajkami, pomidory nadziewane jajkami zielonymi oraz sałatkę śledziową. Reszta to jest dekoracja. Nasz koszyk pełen wiosennych kwiatów i nudzącego się życia w tym wiosennym naszym 2009 roku. Dziękuję. Mamy szan, kiełbasę swojską, babkę, chleb swojski, masło swojskie, mamy baranka z masła, z wędliny i pieczony baran. Mamy placek z białkami i serem. Tutaj mamy na ciepło serwatka z jajkami. Bardzo Pana Bogusia zapraszamy. Na pewno skorzystam. Szczególnie na te jajka, moczone w serwatce. Tak, tak. Dobrze, a co się potem dzieje, jak się już namoczą? No nic. Nic? Nie sprawdzone. Zobaczymy o